Witam serdecznie z tej strony Kant i zapraszam na materiał z Diablo Immortal, które jest w tym momencie hejtowane w całym internecie. Chociaż hejt to jest za słabe stwierdzenie, jest po prostu mieszane z błotem przez znaczną część graczy. Oczywiście przez to, że gra jest totalnym pay to win, aczkolwiek ja mam tutaj troszeczkę inne zdanie na ten temat, z tego względu, że owszem, jeżeli chcemy jakąkolwiek rywalizację tutaj prowadzić z innymi graczami, czy to w rankingu szczelinowym, czy w rankingu PvP, no to oczywiście bez wyładowania sporej sumy pieniędzy nie ma sumy pieniędzy. To się chyba jedno ze sobą gryzie. Sporej sumy, sporej kwoty, sporej ilości pieniędzy w grę, to oczywiście taka rywalizacja nie ma najmniejszego sensu. Natomiast jeżeli chcecie się dobrze bawić, tak jak na ten moment przynajmniej ja się dobrze bawię, to polecam śmiało, jeżeli jeszcze nie przetestowaliście, ściągnijcie, gra jest za darmo, więc nie problem, na PC-cie waży ona niecałe 30 giga bodajże, na komórce jest to chyba 11 giga do pobrania. No i tyle, drogą wstępu, no ogólnie rzecz biorąc, tak jak wspomniałem, ja się na ten moment bardzo dobrze bawię, z ekipą tutaj sobie pograliśmy trochę wczoraj w party i się gra bardzo przyjemnie. Jeżeli graliście w Diablo 3, no to system riftów jest no, praktycznie identyczny. Mamy normalne szczeliny, mamy szczeliny te, takie jakby rankingowe, gdzie tu można sobie podejrzeć, o, mi się kliknęło poza monitor. Tu gdzieś można było sobie zobaczyć, a już tablicę wyników, o, tu są te szczeliny wyzwań, ludzie sobie tutaj wbijają poziomy tych szczelin na czas, czyli dokładnie to samo, co w przypadku Great Riftów rankingowych, wbijanie na czas jak najwyższych poziomów itd., itd. Nie ma mnie w rankingu, nie dziwię się, bo sobie powolutku gram. Także to jest element, który się totalnie niczym nie różni od klasycznych szczelin, tudzież riftów, jak kto woli nazywać z Diablo 3. Party czteroosobowe. Co jest nowe? Nowe jest to, że jest to taki element MMORPG-owy tutaj jednak trochę, bo wszystkich graczy widzimy. Nie ma takich na zasadzie działania, że trzeba sobie zahostować grę, żeby widzieć innych graczy i to tylko tych, z którymi się gra. Jest to element MMORPG-owy, czyli widzimy graczy na mapie, widzimy graczy w miastach, widzimy graczy praktycznie wszędzie, gdzie tylko da się wejść. Jedyną różnicą jest to, że jeżeli wchodzimy sobie na Rifta, no to wiadomo, wtedy widzimy tylko maksymalnie do 4 osób. No chyba, że pójdziemy sobie sami na solo. Co dalej? No, tak jak wspomniałem, pay to win jest przeogromne, tutaj nie przesadzam z tym, że Blizzard, nie ukrywajmy, czerpie pieniądze, siorbie od wszystkich na wszystkie możliwe sposoby. Ja wam tutaj przedstawię, na pewno już widzieliście większość z nich albo nawet wszystkie, ale tutaj chciałem tak z takim polskim akcentem również wam przedstawić, jak to wygląda. Na wejściu, jak wchodzimy do sklepu, mamy wyróżnione tutaj, że karnet bojowy możemy sobie kupić, czyli taki tradycyjny Battle Pass, który ma jakby dwa poziomy, czyli darmowy i płatny. A jest taka już mechanika znana prawie że ze wszystkich chyba gier multi, które mają jakiekolwiek możliwości posiadania mikrotransakcji, jakichś kosmetyków i tak dalej. Drugą opcją, którą odblokowujemy po jakimś tam czasie rozgrywki, to jest dar obfitości, chociaż to nie wiem, czy gdzieś na samym początku zaraz się nie odblokowuje. Czyli taki jakby abonament, w którym dostajemy mnóstwo rzeczy, zalogowanie i tak dalej. Oraz dodatkowo zwiększony ekwipunek, zdalny dostęp do bazaru i dodatkowe miejsce na bazarze. I po wbiciu 45 poziomu to odblokowałem bodajże wczoraj albo przedwczoraj. Też się zdziwiłem, że to jeszcze nie wszystko, jak się okazuje, Blizzard może zdziwić wielokrotnie, gdyż z każdą jakąś tam pokonaną misją, jakimś pokonanym progiem fabularnym otrzymywaliśmy dodatkowe pakiety, a tu na surprise'a taką niespodziankę dostałem na 45 poziomie. Pojawiła mi się ścieżka geniuszu, która również jest czymś na kształt drugiego karnetu Battle Passa, zwał jak zwał. Mamy również nagrodę adepta, czyli jest to ścieżka darmowa, czyli wbijając po prostu poziomy postaci od 45 co 5 i później również co 5, co 10 paragonów dostajemy jakieś nagrody. Oczywiście możemy kupić za jedyne 19,99 euro, czyli około 90 zł, może nawet więcej przy obecnym kursie. Dodatkowe legendarne emblematy oraz skorie, które są wykorzystywane do ulepszania piekielnego relikwiarza, który również daje nam dodatkowe bonusy i tak dalej. Legendarne emblematy dają nam pewny legendarny klejnot, który nam wypadnie na końcu szczeliny.
co jest też bardzo mocnym elementem właśnie pay to win. Płać i wygrywaj, płać by wygrać w wolnym polskim tłumaczeniu. No, myślę, że większość z was, jak nie wszyscy, znacie ten termin. No i jak to w przypadku gier mobilnych, no, zwłaszcza darmowych, no z tego się zazwyczaj te gry utrzymują. I tu macie kolejny przykład tego, jak można wydoić kasę od ludzi, którzy chcą poczuć moc, którzy chcą być lepsi od innych. Wiecie, jak to jest? Jedyne 100 euro za 7200 wiecznych kul, które wykorzystujemy do zakupu różnych rzeczy, między innymi emblematów, właśnie tych legendarnych do wchodzenia na szczeliny. Dodatkowo możemy sobie jakieś zestawy kupować. To są właśnie te zestawy, o czym wspominałem, które nam się stopniowo po jakichś tam progach fabuły odblokowują. Ten jest pakiet na starcie. Co to? Jedyne euro. Ach, dam. O, zrobiliśmy jakiegoś bossa. Kolejny pakiet za 1 euro. O, co jest w środku? O, mam wejściówki, jakieś kamyki. Spoko, dam. Kolejny już tu jest na przykład za 2 euro po pokonaniu hrabiny. Następny dostajemy tutaj pakiecik bardzo piękny. Już za 5 euro, 300 kul, trochę wejściówek, innych tego typu rzeczy. Ogólnie spoko, fajna sprawa. Kolejny mam już za 7 euro, za 10, darmowe logowanie, to jest ok, jakieś takie drobne pierdółki tutaj dostajemy, także spoko. No i tak powoli, zastanawiam się, czy nie pojawią się jeszcze jakieś ciekawostki w postaci kolejnych pakietów. Teraz właśnie zaobserwowałem sobie w tym momencie, uświadomiłem sobie jedną rzecz, którą spierdzieliłem, gdyż założyłem klan. Żeby założyć klan, trzeba mieć 3000 platyny. To dostałem w ramach donate'a na streamie właśnie na ewentualnie na zakup Battle Passa, po czym stwierdziłem, że nie chcę żadnego Battle Passa, więc jeżeli nie ma nic przeciwko, osoba, która rzuciła parę tym grosiwem, że po prostu założę klan dla ludzi, z którymi sobie gramy. No i tak się stało. I teraz właśnie sobie uświadomiłem fakt, że dałem plamę, bo zapłaciłem 5 euro za tą paczkę 315 kulek, nie? Teraz sobie przypomniałem o tych zestawach, że za 5 euro mogłem kupić 300 kulek, 6 emblematów i 36 klejnotów. Więc no, trochę przepierdzieliłem, bo tak naprawdę te 300 kul by mi wystarczyło bezproblemowo. Miałbym dodatkowo 6 emblematów i 36 kamyków. No, trudno się mówi. Tak czy tak zapłacone jest, już tego nie cofniemy. Oczywiście mamy mnóstwo kosmetyków, jakieś zestawy, które wyglądają mniej lub bardziej dziwnie. I żeby tego było mało, są jeszcze kolekcjonerskie zestawy, które są jeszcze droższe. I powiem szczerze, że no też nie porywają, przynajmniej mnie. No cóż, to już jest kwestia gustu, czy się komuś taki set podoba, czy nie. No i materiały oczywiście możemy kupować bezpośrednio ze sklepu. Materiały, które są potrzebne do ulepszania jakichś tam rzeczy, służy do przekuwania dodatkowych atrybutów z rodziny, barier, nawet nie wiem do czego to jest, szczerze mówiąc, bo się nie zagłębiałem, ale przypuszczam, że gdzieś już w późniejszym etapie rozgrywki się tego używa. No i oczywiście co, za stóweczkę można kupić jedną sztukę, tak jak wcześniej wam pokazywałem, stówka to jest, no, za 305 euro mamy 315, czyli powiedzmy, że za te 5 euro mamy 3 takie materiały, za 10 euro mamy już 6, ale troszeczkę dają bonusu. Więc ogólnie rzecz biorąc, pay to win wali wam w mordę za każdym razem, jak tylko dojdziecie gdzieś dalej, co oczywiście zasługuje na 100% potępienie Blizzarda, ale z perspektywy tego, żeby się po prostu dobrze bawić, przetestować grę ze względu na to, że jest darmowa, jak najbardziej polecam. Ja na ten moment się bawię całkiem nieźle. No i co tu dużo mówić, pokażę wam tu jeszcze po prostu, jak wygląda szczelinka, taka klasyczna, a nie będę nawet nic odpalał, wejdę sobie sam bez drużyny, żeby moby były troszkę słabsze. No szczelina jak szczelina, typowo jak z Diablo 3, zauważyłem, że niektóre lokacje są nawet wyjęte po prostu, prawie że 1:1 skopiowane z Diablo 3, bardzo dawno nie grałem w D3, ale część tych map została w pamięci. No, widzę, że mi się przestawiło mi się, widzę, sterowanie, bo się na telefonie logowałem do gry i widzę, że już muszę to zmienić na lewy przycisk, a ja miałem na prawy przycisk. Dostałem nagrodę przytłaczający zabijaka, za pierwszego zabitego potwora codziennie takie nagrody się dostaje. Opcje, sterowanie, kontroler, klawiatura, atak podstawowy na prawym. Widocznie jak się na telefonie zalogujesz,
to wam się, to się po prostu zmienia sterowanie. Na domyśle. Co jest ciekawe, ciekawe jest to, że można chodzić na klawiaturze, sadem. Rączkę mam tutaj, także na myszce ręki nie mam. Chodzimy sobie klawiaturką, więc jak ktoś woli chodzić klawiaturą, aniżeli myszką, standardowo, jak w klasycznych Diablo odsłonach, to można chodzić na klawiaturze, można grać na padzie. Nie testowałem, gdyż na początku, jak w pierwszym dniu podpiąłem sobie pada, to coś nie zaskoczyło. Może to jest kwestia tego, że albo gryzie się z padem od Xboxa 360, albo po prostu trzeba odpalić pada, zanim odpali się grę. I dopiero ona wtedy jakoś wyłapuje tego pada, że on faktycznie jest. Nie wiem, nie sprawdzałem drugi raz, jakoś się nie mogłem za to zabrać, żeby sobie sprawdzić. No i szczelina jak szczelina, tak jak mówiłem, typowe Diablo 3, mamy nawet też te bonusy za serię zabójstw. Czym więcej potworków zabijemy w ciągu, to po prostu dostajemy też dodatkowe premie do doświadczenia. No i co? Co tu dużo mówić? No bestia, 51 level, maksymalnie 60, później wchodzi mistrzostwo, czyli paragony. Na szczęście przynajmniej na ten moment nie jest to aż tak przesadzone pod kątem takich ogromnych ilości tych paragonów. Dość wolno się je wbija z tego, co słyszałem. Więc zobaczymy, jak sobie dobije ten 60. Oczywiście afiksy mobków są bardzo mocno zbliżone, albo dosłownie nawet wzięte z tych z Diablo 3. No jeżeli chodzi o po prostu o zwiększenie dropów z tych szczelin, no to trzeba używać tych, tych emblematów, które tam częściowo można nabywać za walutę w grze, za te tak zwane rękojeści, które zdobywamy. Za wykonywanie aktywności codziennych, o których również za chwilę powiem. Jest dużo rzeczy do roboty tak naprawdę. Są też jakieś world bossy takie w niektórych miejscach na mapie. One są, tego co zauważyłem, chyba w stałych. Nie wiem, może w przyszłości będzie ich więcej, może na wyższym poziomie trudności jak się dobije, bo tam są te poziomy piekielne, jakieś też piekło 1, piekło tam chyba do 4 z tego co gdzieś kiedyś czytałem jakiś artykuł, recenzję jednego gościa. Dużo maksymalnie jest chyba do 4, no i tak samo jak w Diablo 3 dobijamy do fulla pasek. Pojawia nam się strażnik szczeliny, jakiś losowy boss. Zabijamy bossa, dostajemy nagrodę, wychodzimy i tak w koło Macieju. Zabijemy sobie to zatracenie. I na chwileczkę wam pokażę, co miałem na myśli, mówiąc o tych różnych dziennych aktywnościach. Taki krótki materiał chciałem tutaj wam przedstawić z mojej perspektywy, bo ogólnie rzecz biorąc, jak przejrzycie sobie YouTube'a i inne platformy wideo, to no mało kto zostawia jakiekolwiek pozytywne opinie na temat tej gry, a ja powiem szczerze, że na ten moment gra mi się całkiem spoko. Zobaczymy, czy w pewnym momencie dotrę do takiego punktu, w którym faktycznie bez pociągnięcia kartą płatniczą się nie będzie dało nic zrobić. Zobaczymy. Kowala mamy na końcu. Możemy sobie zmielić itemy po takim rifcie. Sobie nawet nie zidentyfikowałem tego kosturu, co mi wczoraj wypadł. No i wychodzimy. Można się udać na plac, czyli od razu jakby w centralnej części marchi się znajdujemy. Można się udać za pomocą wyjścia ze szczeliny bezpośrednio przed wejście, żeby kontynuować farmienie. A sobie wejdę tutaj na plac. I co? No i mamy tutaj coś takiego jak kodeks. Możemy też w niego wejść klikając na klawiaturze X domyślnie. I tu mamy tak, karnet bojowy, który daje nam dość sporo doświadczenia dla postaci za każdy wybity poziom. Tu widzicie, dostanę 808 tysięcy praktycznie doświadczenia, jeżeli wbiję 16 poziom karnetu, obecnie mam 15. No i na to potrzebuję 180 takich punkcików aktywności, jakby nie wiem jak to się nazywa, punkty bojowe. No, czyli za wykonywanie różnego rodzaju aktywności dostajemy punkty bojowe i za to dostajemy poziomy w karnecie. Oczywiście z każdym poziomem dostajemy jakąś nagrodę. Rękojeści to jest taka jakby dodatkowa waluta w grze, za którą możemy u takiego specjalnego NPC-a wymieniać je na różnego rodzaju przedmioty, między innymi na wspomniane wcześniej emblematy, które wyrzucając do szczelin dają nam drop run, które mamy tutaj. One nie mają, mimo że wyglądają ładnie, to one nie mają nic wspólnego z runami z Diablo 2.
ale wykorzystujemy te runy do tworzenia legendarnych klejnotów, które możemy później wrzucać do naszych przedmiotów głównych, czyli do tych z prawej strony. To są takie przedmioty jakby poboczne. Do nich wrzucamy te zwykłe klejnoty. Turmalin, rubin, cytryn i tak dalej. I tu jeszcze jedna sprawa. Takie, widzicie tutaj, wagi przy tych klejnotach oznaczają, że można taki przedmiot sprzedać na rynku za platynę. To jest ta właśnie waluta, którą trzeba było zakupić, żeby założyć klan. 3000 platyny koszt założenia klanu, czyli te wspomniane 5 euro. I możemy to zrobić od razu. Platynę również możemy zdobywać m.in. właśnie za wspomniane wcześniej aktywności, które, jak wejdziemy w zakładkę aktywności i dobijemy do 120 punktów dziennie, to jest to tak zwane nagrody codziennej aktywności, to tu dostajemy 300 platyn i to jest codziennie. Więc w teorii można by było ten klan założyć za darmo, ale kosztowałoby to nas 10 dni gry, gdzie wbicie 120 punktów to jest plus, minus, dajmy na to, nie wiem, 2 godziny, w zależności od tego, jakie aktywności wykonujemy. I tak to mniej więcej działa. Przewodnik to jest taka zakładka, w której wbijamy ogólnie punkty i doświadczenie naszej postaci poprzez wykonywanie głównie wątków fabularnych. Tutaj mamy po kolei, widzicie, Kraina Potępienia, to jest ta ostatnia lokacja, Piekło 1 na poziomie 60, Piekło 2, 30 mistrzowski, zadania elitarne też jakieś na 60 mi się odblokują, tutaj już mam wykonane i tak dalej, więc przewodnik jest taką zakładką, gdzie głównie wykonujemy zadania związane z fabułą, przechodząc grę po prostu wykonujemy to. Aktywności mamy różne, zlecenia z tablicy zleceń, to jest akurat fajna sprawa, coś na zasadzie bounties, jak były te w Diablo 3, które chyba już mało kto o nich w ogóle pamięta, no ale były te takie zlecenia właśnie do wykonywania, tam się dostawało jakieś fragmenty, materiały do craftu, już nie pamiętam, tak dawno nie grałem. O, widzicie, wykonałem pradawną szczelinę, jedną przebiegłem, mogę odebrać. Za każdą zrobioną pradawną szczelinę otrzymujemy 8 tych punkcików, czyli w tym momencie 180, to bym musiał przykładowo zrobić 23 szczeliny i dostaję cały poziom. Przy okazji dostaję przedmioty i doświadczenie również robiąc same te szczeliny. Tu są dungeony, czyli widzicie, ta ikonka to jest szczelina. Tutaj mamy taką karteczkę z ogłoszeniem, czyli zlecenia z tablicy zleceń. Te portale to są dungeony, czyli takie jakby lochy, gdzie możemy robić też od 1 do 4 graczy, ale opłaca się bardziej w party, bo zwiększa się szansa, że wypadną nam klejnoty, te zwykłe. Bestiariusz, czyli jak zabijamy potwory, to mamy szansę, że wypadną nam takie kulki żółte, których jak zbierzemy 10, to odblokowujemy jedną stronę scenariusza. To daje bardzo dużo przedmiotów, złota i doświadczenia, plus dużo daje też punktów, bo 40 za każdą jedną stronę. Można odblokować 3 w ciągu dnia, jak widzicie. Piekielny relikwiarz to jest właśnie taka nowa aktywność, którą odblokowujemy jakoś w okolicach 40 poziomu, też w wątku fabularnym. I tu jest ta skoria, którą wykorzystujemy, żeby go ulepszyć. Szczelina wyzwań. Pole bitwy to jest PvP, na którym jeszcze nie byłem. No i reszta tutaj jakieś dziedzictwo Horadrimów, zadania poboczne na 60 poziomie i na 56 czeluść cierpienia, czyli jak jakiś nowy dungeon, do którego się dostanę właśnie po wbiciu 56 levela pod kątem fabularnym. Zadania się pojawiają co jakiś czas, jak widzicie, nowe zadania za dzień i 7 godzin, to ja bym miał karne, to bym dostał pewnie dodatkowe zadanie. I tak dalej, też dostajemy po 40 punktów za wykonanie zadania, co jest też fajne. Podbój. Tutaj ogólnie sytuacja ma się tak, że dostajemy właśnie te rękojeści wspomniane za każde wykonane zadanie. Jeżeli wbijamy współczynnik bojowy, czyli po prostu tak jak item level, gear score, różnie to się określa w różnych grach, czyli po prostu czym lepsze przedmioty zaczynamy na sobie mieć, tym ten współczynnik nam rośnie i za to otrzymujemy też nagrodę. Tu na przykład szczelina wyzwań, jak zrobię solo 10 poziom, to też dostanę 100 i tak dalej. Jak zrobię piekielny relikwiarz, to jest raid, o którym zaraz też powiem, jeszcze na nim nie byłem, to dostanę 100. Gracz kontra gracz również, współczynnik bojowy, postępy konfiguracji, czyli jak odblokowujemy legendarne przedmioty, umiejętności postaci, które są w rekomendowanych, żeby grać na PvP, czyli z innymi graczami i tak dalej, to też dostajemy te rękojeści. Tutaj jest taki jakby nasz progres, czyli jaki mamy postęp do odblokowania kolejnych rzeczy. No i osiągnięcia, czyli eksploracja, coś na zasadzie Adventure Booków z Lost Arka. W innych grach pewnie też takie coś występuje. Zabijanie bossów, zbieranie jakichś rzeczy, wykonywanie jakichś pobocznych misji, rozmawianie z NPC-ami i tak dalej. I
osiągnięcia gracza. Na razie z ich tylko tyle jedno zrobiłem, żeby ubrać coś tam chyba klejnot, jakiś 3 czy 5 klejnotów albo 6 legendarnych klejnotów ubrałem. To mi zniknęło. No i tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Tutaj jeszcze wam pokażę, na mapie jest, to jest to? Mistrzowski Złotnik to nie jest to. Gdzie to było? Tutaj to było chyba. Tu jest ten piekielny relikwiarz, o czym właśnie wspominałem. Czyli to jest też odblokowywane z fabuły. W pewnym momencie fabularnym odblokowujemy ten relikwiarz. Tutaj zabijając różnego rodzaju potworki, jakieś takie unikatowe, możemy dostawać różnego rodzaju takie przedmioty, które tu możemy wsadzać i one nam podnoszą też ten współczynnik bojowy. Możemy go ulepszać za tą skorię wspomnianą. A tu jest gdzieś, tu jest Lasal z Powity Ogniem i zobaczymy, gdzie mnie, a tu jest ten portal, no nie jest pokazany na mapie, no i tutaj jest ten demoniczny portal, w którym są rajdy, na ten moment jest tylko jeden Lasal, 8-osobowy, na nim jeszcze nie byłem, tutaj właśnie można dostać pazur wykręcony płomieniami, no i to jest jedno z tych trofeów, które możemy umieścić w tym relikwiarzu. Piekielny relikwiarz, jak tu macie nagłówek, nagrody. Tu jak się idzie w rajdzie z oddziałem, to dostaje się dodatkowe nagrody. Tu jakieś poziomy trudności będą się odblokowywać. Restuje się w poniedziałki i czwartki. Spoko, 5 rajdów. Tu za kamerką jeszcze macie 5, które się w przyszłości pojawią pewnie, jak będzie się troszeczkę bardziej to rozwijało. No i nie wiem, myślę, że tutaj tyle mogę powiedzieć. Więcej nie ma co drążyć tematu. I tak już z krótkiego materiału zrobił się dość długi. I tak jak wspomniałem, pay to win jest mega srogie i wali w mordę na każdym kroku, jeżeli o to chodzi. Aczkolwiek, jeżeli ktoś jest ciekaw, polecam, ściągnijcie, przekonajcie się sami, bo wiecie, jak to jest z opiniami w internecie. Bywa bardzo różnie. Jak wam się nie spodoba, stracicie godzinę, dwie, odinstalujecie, nie ma problemu. Jak wam się spodoba, może was wciągnie, tylko uważajcie, żeby się przede wszystkim nie wciągnąć w wywalanie pieniędzy w błoto, bo myślę, że tak to można nazwać w tym przypadku. Za 5 euro, 10 euro, 20 euro kupicie parę rzeczy, które bardzo szybko wam znikną, bo je wykorzystacie, i czy to cośkolwiek wam da, no to, no to już jest wasza prywatna inicjatywa, czy coś z tym zrobicie, czy nie. Ja nie zachęcam zdecydowanie do wydawania pieniędzy. Przede wszystkim na koniec chciałbym zaprosić do brodaczy, jeżeli ktoś by się zdecydował. Ja gram na serwerze Katan i jeżeli ktoś chciałby dołączyć do klanu, zapraszam. Jest nas tutaj kilku, a nawet ktoś wysłał wniosek. Na razie dodaję, jak leci z góry na dół. Jest nas tu kilku z ekipy. Mamy Kamila, mamy Upiorka. Jest jeszcze parę innych osób. No i tak jak mówię, póki co ściągam tak po kolei. Kto aplikuje, to go wciągam. Nie ma tu żadnego problemu. Myślę, że jak coś, to zawsze można kogoś wykopać. Więc jeżeli macie ochotę przetestować gierkę, wpadajcie na serwer Katan. Od 30 levela dopiero można dołączyć do klanu, więc wpadajcie, wbijajcie i dajcie znać. Znajdziecie mnie oczywiście też na Twitchu, na Discordzie. Jak macie ochotę zagadać lub po prostu razem pograć, to zapraszam. Dobra, tyle. Nie przedłużam więcej, bo jest tak za długo. Na razie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.